Siema wszystkim. Nagrywam ten poradnik w celu pokazania, jak poprawnie zainstalować mod do Speedway Ligi 2014. Pokażę, jak zainstalować go do Speedway Liga Gold z dodatkiem drużynowym 2010, ponieważ do tego Speedway Gold bez tego dodatku wystarczy zainstalować najpierw patcha 1.2, a później wrzucić te wszystkie pliki, które mam w tym modzie. A do Speedway Liga Gold troszkę inaczej to wygląda, więc najpierw Wam pokażę, że nie mam tego moda zainstalowanego, a po jego instalacji pokażę Wam również, że działa poprawnie. No jak widzicie, flagi, herby, nazwy klubów i zawodnicy są standardowi. Więc teraz na szybciutko gram tego moda, a robi się to w ten sposób. Wchodzimy w folder, gdzie mamy zainstalowaną grę, do folderu data, tu już rozpakowałem sobie. Wklejamy wszystko prócz pliku menu. Czyli zrobię to w ten sposób, a nawet nie będę kopiował, tylko po prostu wrzucę, nadpiszę. Cyk animes. Dobra, a do data.pl. Tu sam sobie muszę przypomnieć, bo zapomniałem. Teams new. Teams new. Tak, to wszystko. Text Riders, Text Teams i Text League. Text Riders i Text League. Okej. No i już powinno być wszystko dobrze. No, jak widzimy, są wszystkie ligi oraz drużyny, takie jak mamy na ten sezon w Enea, czyli Częstochowe, Tarnów, Gdańsk, Wrocław, Gorzów, Paluba, Leszno oraz Toruń. Szybko jeszcze, żeby pokazać, że wszystko działa, łącznie z kablarami, motorami i tak dalej, to odpalę jeszcze pojedynczy bieg. No, jak widzimy, wszystko jest dobrze. Jest Kevlar, jest motor, jest Stal Gorzów. Można jechać, można się ścigać. Teraz Wam jeszcze pokażę stronę dla chcących pograć w Speedway Ligę przez internet. Trzeba mieć oczywiście Speedway Liga Gold z dodatkiem drużynowym 2010. Ta strona to spdliga.net, gdzie gramy z chłopakami już dosyć długo, oni bardzo dosyć długo grają. Ja dopiero zacząłem od miesiąca, może dwóch, tutaj się z nimi bawić. Zarejestrujcie się najpierw na stronie i jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie tutaj na shotboxa, bądź piszcie tutaj do Jacka na gadu, on na pewno Wam pomoże z Waszymi pytaniami, jak się dostać do drużyny, bądź uczestniczyć w Grand Prix. Gra jest naprawdę zajebista. No jest zajebista.
Jeżeli macie jeszcze, również jakieś pytania, to zapraszam na TeamSpeaka. Tutaj adres TS-a to ts20.net/speak.pl 6330. Tam również jest często Marta oraz ja albo Jacek. Ktoś tam jest zazwyczaj pod wieczór, gdzieś o 21, 2. W takich godzinach jesteśmy mniej więcej. Tak więc no, rejestrujcie się i grajcie z nami. I oczywiście najważniejsze, zapomniałem wam powiedzieć, że po zainstalowaniu tego moda nie możecie grać w Speedway Liga Gold w trybie multiplayer, czyli przez internet. Możecie założyć serwer, ktoś może do was wbić, choć czasami może też kogoś wywalić, ale jeżeli wy będziecie chcieli do kogoś wejść na serwer, to będzie was automatycznie wyrzucać, ponieważ osoba zakładająca serwer nie ma tych różnych dodatków, kevlarów, takie jakie wy macie po zainstalowaniu tego moda. Z chłopakami już tam doszliśmy do mniej więcej porozumienia, aby po tym sezonie, na następny sezon już zrobić taki wymóg na stronie, aby każdy miał zainstalowanego tego moda i żeby wszyscy właśnie mogli sobie śmigać z oryginalnymi kevlarami i tak dalej, żeby ta gra wizualnie wyglądała po prostu lepiej. Więc na razie ja sam muszę grać bez tego moda. Wy, jeżeli nie chcecie grać przez internet, tylko tak sobie pośmigać się z komputerem, przejść ligę, to oczywiście sobie instalujcie tego moda, ale jeżeli będziecie chcieli pograć na naszej stronie, to na razie bez tego moda po prostu. A później na pewno ogarniemy tak, żeby właśnie był wymóg. Dobra, już nie przedłużam. Także dzięki, mam nadzieję, że pomogłem. Na razie.